Siemano, z tej strony Jasiek, witam was w kolejnym odcinku z gry Call of Juarez Gunslinger. Mexico. Until I realized nobody was looking for me, I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. A więc zaczynamy kolejny odcinek, który będzie się nazywał Kula dla Starego. Zaczynamy! Kanion Guadalupe. After now, riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Where's he going? Więc coś będę mógł powiedzieć w końcu? Zaczynamy kolejną przygodę właśnie w grze Call of Juarez Gunslinger. Dalej sterujemy naszym Silasem Gripsem i z tego co już słyszę, zaczyna się gruba impreza. Wasn't surprising being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Napalna diligence. Leżeć. I did my best to help those bastards. Ktoś tam jeszcze był, widziałem. Dobrze dostał. Ktoś jeszcze tu ma mi coś do powiedzenia ciekawego? Ktoś jeszcze chce do mnie strzelać? Ty chciałeś do mnie strzelać. Otóż nie postrzelasz. Chyba nikt nie oddycha. It was then I wondered if the rocks were in hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches. Apache. Już nie miał kto zaatakować, tylko Apache, kurde, super. Wow, 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 wow. Super. Właśnie, to z kowbojami. I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. A to jeszcze lepiej. Dobra, czas przeładować. Czy może włączyć teraz ten tryb furii, czy tryb koncentracji. Dobrze. Bardzo dobrze, wybornie. Ktoś tu jeszcze jest? Chyba nikt, ale z tego co widzę jest strzelba. Nie, strzelby jednak... Wow! Za pleców, jeszcze tu nas strzelają. Strzelby jednak nie chcę. Karabin będzie tu lepszym rozwiązaniem. No ty... O, fuck! Dobra. I nowy poziom. Super. Z każdej strony. Jakie cwaniaki tej. No, niestety amunicja się kończy. Dobrze. Mało amunicji, goddammit. A tu żadnej nie ma, nie? Jezu, jeszcze! Ci dam zaraz Son of a Bitch. Sam jest jak ten Son of a Bitch. Oh fuck! Dobra, o krok od śmierci. Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Jest, dobra, czekałem przez jaskinię. Jezu, ile ich tam było. Ja pierdzielę, dobra, spieprzamy stąd i zaraz trzeba będzie. Tutaj. Wbić poziom. Tam strzelają do nas z każdej strony. Amunicji w sumie nie mamy za dużo. Dobra.
No w sumie sam się nad tym zastanawiam, kurde, tyle osób zabić. Fajnie. Fajnie, Silas, super. Dobra, chyba się udało. No biegniesz przed siebie w sumie. Tak, dziwnym trafem spadł z nieba cię łapaczą. Super. Dobra, dawaj mi tą amunicję. Pięknie. Dobra, jest jeszcze amunicja do karabinu. No dobrze. Pięknie, dostał. Nie ma sensu uciekać przed... Chcesz uciekać przed Silasem. Szczym do ludzi, dosłownie szczym. I między oczy. Time na to, time na tamto. Time na wszystko, kurde. Uwielbiam tę opowieść. Prawie go zabiłem. To jest teraz ten, kurde, stuknięty. Strzydliwy jak baba. Złośliwy jak diabli. Stary Clinton z Gatlingiem. O, to nie będzie lekka przeprawa. Zaraz Clinton po ciebie pójdziemy. Musi między tymi iść, między, no. O, coś tu się stało. Między skałami. Dobra, zimna furia, zwiększona bronia w tybie koncentracji. Skup się, by dać jeszcze więcej obrażeń. Wszystkie kule wysłane podczas włączenia koncentracji zadadzą o połowę więcej obrażeń. Dobra, okej. Okay. Spoko, to mi się podoba. Dobra, trzeba pomiędzy teraz skałami iść. Żeby tam dojść do... do niego na górę. Dobra. Przestał już, okej. Okay. Wow! Nieciekawie. Aj, mało brakowało. Dobrze, tu mogę iść tam, dobra. Szybko, 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 szybko. Okej. Okay. No czemu... ogólnie... tak schematycznie się poruszać, nie? Ajajajaj, mało brakowało. Takie fajne kuktasy zniszczyć. Dobra. O fuck! Tego się nie spodziewałem, że z tej strony mnie załatwi. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. But it was just me. Ajajajajaj! Konie dynamit. Dobra. Oj. Dobra, pójdziemy tu. Spróbujemy go obejść. Aj, mało brakowało. Ale w sumie nie głupie, możemy tam iść w sumie. Ale weźmiemy pistolety. Dobra, jest szybszy ściostrzałowiec, okej, okay. Wow. No, rzuć jeszcze jeden dynamit. Rzuć gościu jeszcze jeden dynamit. To cię normalnie zabije. W sumie i tak cię zabije. Ech. Dobra, między oczy. Przestań strzelać. W końcu. Apparently one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clinton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral.
No i cóż, w tym odcinku to by było na tyle, że będę z wami w tym miejscu żegnał. No i zapraszam na kolejny odcinek z gry Call of Juarez Gunslinger. Na razie i cześć!